Rozmowy z agentami, a ze mną dzisiaj Maciej Kopeć. Witam Cię serdecznie. Rozmawiam z Maciejem, zapytałam, jakie były ostatnio zmiany w prawie geodezyjnym i niewiele się chyba, Maćku, zmienia. No wiele się nie pozmieniało ostatnimi czasy, bo takie zmiany już były od kilku lat. Istotne. Funkcjonują też sprawy, które już wiemy jak. A jaką najmniejszą działkę geodezyjnie możemy wydzielić budowlaną? Budowlaną działeczkę to. Zwracam uwagę na to, że budowlaną, tak? Oczywiście decyduje o tym zapisy w planie zagospodarowania przestrzennego bądź w WZC. Jedynymi takimi odstępstwami są tam pewne odstępstwa, że poza planem możemy mniejszą działkę, na przykład do niezbędną do korzystania z budynku mieszkalnego, bądź tam zniesienie współwłasności, bądź wydzielenie działek dla dwóch budynków mieszkalnych. Ale to już są takie sprawy. Generalnie plan decyduje, jaką działeczkę możemy wydzielić. A czy w przypadku naszej działalności to jest istotne, czy mamy dużą działkę powierzchniową, czy mało? Oczywiście, że jest to istotne, bo na przykład plan też nam mówi, co możemy wybudować, prawda? Jaka powierzchnia biologicznie czynna musi zostać, jaką możemy powierzchnię zabudować. I to wszystko jest podane zawsze procentowo, więc wielkość działki też nam mówi, jak wielki budynek postawimy. Czyli mamy działkę na przykład 15 arów, a okazuje się, że możemy postawić mniejszy czasami budynek niż na mniejszej działce. Oczywiście. Niż na mniejszej. Aby te informacje zweryfikować przed sprzedażą nieruchomości, bo tutaj jest to istotne w przypadku ceny, którą będziemy oczywiście szacować. Jeżeli chcesz pozyskać takie wiadomości, zapraszamy do współpracy. Maciej Kopeć, Team Nice. Zespół Biur Nieruchomości Remax Duo.